Witam, nazywam się Bogusław Duda i w filmiku tym chciałem Wam pokazać, jak działają nakładki. Dzięki tym nakładkom w bardzo krótkim czasie możemy zmienić nasze zdjęcie nie do poznania. A więc tak, tutaj już wcześniej pokażę Wam, na jednym zdjęciu użyłem różnych nakładek i w bardzo krótkim czasie zmieniłem to zdjęcie na taki efekt, jak widzimy tutaj. A więc tak, teraz pokażę Wam w praktyce, jak stosować nakładki. Tutaj mamy zdjęcie dziewczynki. A tutaj mamy różne nakładki. Nakładek jest sporo, są wykonane w wysokiej rozdzielczości, więc pasują do każdego rodzaju zdjęcia. To teraz dla przykładu użyję sobie pewnej nakładki, na przykład tej. I tak przeciągam ją po prostu na zdjęcie i teraz dopasowuję nakładkę do zdjęcia. I tutaj z prawej strony zatwierdzam ptaszkiem i z prawej strony tutaj zmieniam tryb mieszania na ekran screen. No i widzimy, nakładka działa i tak w bardzo krótki sposób możemy zmienić nasze zdjęcie. I teraz poprzez poziom krycia możemy wpływać tak na nakładkę, aby uzyskać odpowiedni rezultat. I teraz tak, w niektórych przypadkach, tak jak w tym, możemy użyć maski, żeby nakładka przestała działać w pewnych obszarach, których nie chcemy, żeby działała. Tak jak tutaj na twarzy modelki. Więc tak, klikamy narzędzie maski, no i czarnym pędzelkiem usuwamy działanie maski. No i tak w bardzo krótkim czasie zmieniliśmy nasze zdjęcie. I tak po prostu stosujemy każdą nakładkę. W tym przypadku możemy również powielić nakładkę, klikając Ctrl J, uzyskując jeszcze ciekawszy efekt. A więc teraz usunę te nakładki i pokażę Wam na innym przykładzie. Na przykład wybiorę sobie tą nakładkę. Przeciągam, dopasowuję do zdjęcia, zatwierdzam, zmieniam tryb mieszania na ekran screen. No już widzimy, nasza nakładka działa. Klikam maskę i usuwam tutaj. No i widzimy, nasza nakładka działa. Usuwam ją. No i tak robimy z każdą nakładką. Nakładek jest bardzo dużo. Mamy tu różne efekty. Efekt fajerwerków, efekt różnych rozmyć. Więc naprawdę można uzyskiwać naprawdę niesamowite rezultaty. Teraz jeszcze Wam pokażę inny sposób na przeciąganie nakładki do Photoshopa. Po prostu można ją otworzyć bezpośrednio w Photoshopie. Tak, tutaj otworzyłem pewną nakładkę i no i po prostu odblokowuję ją, no i przeciągam na zdjęcie, dopasowuję Ctrl T do zdjęcia, zmieniam tryb mieszania na ekran, no i widzimy, działa nasza nakładka. Mogę ją w tym przypadku zduplikować jeszcze, aby uzyskać ciekawy efekt. No, dziękuję za wysłuchanie i życzę przyjemnej pracy z nakładkami. Dzięki.